Przystępując do pracy nad obrazkiem, warto mieć na uwadze efekt końcowy, ponieważ może się okazać, że jeszcze zanim w ogóle wzięło się pędzel do ręki albo ołówek i zanim w ogóle postawiło się pierwszą kreskę na kartce, już można skazać się na zupełnie niepotrzebnie na dodatkowy wydatek lub na dodatkową pracę. Oczywiście nie musi się tak stać. Jeżeli ktoś maluje tylko, jak to się ładnie nazywa, do szuflady, to może już nie oglądać dalszego ciągu tego filmiku, ponieważ rady z tego filmiku dotyczą prac, które później będą w jakikolwiek sposób publikowane, oprawione i pokazywane. Akwarelą maluje się wyłącznie na papierze akwarelowym. I tutaj tkwi pewna pułapka. Papier akwarelowy sprzedawany jest w blokach, które wyglądają mniej więcej w ten sposób i jak widać są to już gotowe pojedyncze arkusze, które są ze sobą sklejone po obwodzie i malowanie polega na tym, że maluje się na arkuszu, który jest na wierzchu, a po zakończonej pracy odrywa się go. Jak widać tutaj papier ten jest już przycięty do formatu w tym wypadku 24 na 32 cm. Papier akwarelowy można nabyć w blokach w różnych rodzajach i różnych formatach. Można również go nabyć w postaci arkuszy o wymiarach 100 na 70 lub na przykład 105 na 75 cm, także czasami 50 na 70 cm. Jeżeli podejmujemy decyzję, że malujemy na mniejszym formacie, wówczas najczęściej można go przeciąć na przykład na połowę. I właśnie w tym tkwi pewna pułapka. Pułapka ta staje się widoczna w momencie, kiedy już mamy ukończone nasze dzieło i planujemy je zaprezentować. Najczęściej gotowej pracy nie przypina się pineską ani szpilką do ściany, ani na taśmę klejącą, tylko oprawia się ją w antyramę lub w ramkę. Najtańszym rozwiązaniem jest oczywiście kupienie gotowej ramy i wówczas okazuje się, że w sprzedaży znajdują się ramy o konkretnej wielkości. Zamówienie ram to jest już dodatkowy koszt i to wcale nie mały. Tu najczęściej jeszcze nie ma problemu, ponieważ zawsze w końcu taką ramę do gotowego rysunku dobierze się. Okazuje się jednak, że sama rama to nie wszystko. Tak się bowiem składa, że obrazek jest oprawiany nie w samą ramę lub antyramę. Niezbędnym uzupełnieniem jest jeszcze rzecz o dziwnej nazwie passepartout. Jest to tekturowa ramka z wyciętym w środku otworem, której zewnętrzny wymiar dopasowany jest do ramki, natomiast wewnętrzny powinien być dopasowany do rysunku. I tutaj może się okazać, że nasz rysunek, tak jak na przykład w tym wypadku, okazuje się o pół centymetra za mały. W tej sytuacji wyjściem może być próba zakupu mniejszej ramki i mniejszego passepartout o mniejszym otworze. W tym wypadku jednak okazuje się, że część rysunku zostanie zasłonięta i niestety taki rysunek już nie będzie prawidłowo skadrowany. Można oczywiście zamówić usługę docięcia na wymiar passepartout. Okazuje się jednak, że nie dość, że taka usługa kosztuje 10 zł, to jeszcze w dodatku termin jej wykonania wynosi 24 godziny i należy na ten czas pracę zostawić i odebrać ją dopiero następnego dnia. Koszt może nie wydaje się duży, proszę jednak wyobrazić sobie, że trzeba w ten sposób poprawić 10 prac i wtedy okazuje się, że są to już całkiem niemałe pieniądze. Można oczywiście próbować samemu wykonać takie passepartout,
I wtedy okazuje się, że o ile boczne krawędzie paszportu cięte są pod kątem prostym, o tyle tutaj wewnętrzne są wycinane pod kątem 45 stopni i tak naprawdę tylko w ten sposób wycięta krawędź wygląda ładniej i estetycznie. Problem polega na tym, że do takiego wycięcia otworu potrzebne jest specjalne narzędzie, które wygląda w ten sposób. Nie muszę chyba dodawać, że jest to dodatkowy kłopot i dodatkowy koszt. Najprostszym sposobem uniknięcia tej nieprzyjemnej i kosztownej sytuacji jest wcześniejsza wizyta w sklepie z materiałami dekoracyjnymi, w którym można nabyć ramy oraz paszportu oraz i zmierzenie dostępnych tam ramek i wykonanie tekturowych wzorników o rozmiarach pasujących do otworów w dostępnych paszportu. Później, kiedy już zna się wymiary dostępnych ramek, przystępując do malowania, należy na kartce naszkicować za pomocą ołówka ramkę odpowiadającą wielkości planowanego paszportu i starać się namalować tak, aby obrazek pasował do z góry założonej ramki. W tym miejscu zauważę, że problem dotyczy również prac publikowanych w internecie. Jeżeli chcemy zaprezentować pracę w internetowej galerii lub na jednym z portali dla artystów, należy ją wcześniej sfotografować dobrym aparatem lub zeskanować. Zdecydowanie najlepsze efekty daje zeskanowanie pracy na dobrym skanerze. I tutaj tkwi pewien problem, ponieważ jeżeli namalujemy pracę na formacie 24x32 cm, tak jak tutaj format tego bloku, to okaże się, że pracy tej nie można zeskanować w jednym kawałku na typowym skanerze, którego wielkość obszaru skanowania wynosi A4, czyli około 21x30 cm. W tej sytuacji jedynym wyjściem będzie albo zaprezentowanie pracy w formie skadrowanej, czyli tylko fragmentu, albo zeskanowanie jej w kawałkach, a później połączenie w jakimś programie graficznym. Warto jednak tych problemów na początku uniknąć. Czas, który trzeba by było stracić na obróbkę skanów, lepiej poświęcić na wykonanie dalszych prac.